Działo się to w 2020 rozdziale dziejów w nowoczesnym bloku nowo powstałego osiedla miejskiego. Byłem posłany na wizytę duszpasterską z prognozą z poprzedniej kolędy. Nie będzie tutaj dużo przyjęć, ponieważ osoby te albo nie mówią po polsku, albo są niewierzące. To tylko zapaliło mnie jeszcze większym entuzjazmem i chęcią spotkania tych ludzi. Oprócz tego, że tego dnia przyjęło mnie dwa razy więcej osób niż poprzedniego roku, miałem kilka naprawdę niezwyczajnych spotkań i rozmów, o których chcę ci powiedzieć, drogi pamiętniku. Pierwszym z nich było spotkanie z niewierzącym z Norwegii. Tego dnia bardzo samotnym i chyba właśnie dlatego zdecydował się mnie wpuścić do mieszkania i porozmawiać. Okazało się, że jego ojciec był protestanckim pastorem i wydarzyło się w jego życiu coś, co zachwiało jego wiarą. Po wysłuchaniu jego opowieści pomodliłem się za niego, pobłogosławiłem i miałem poczucie, że zdjąłem z niego jakiś ciężar. Drugim niezwykłym spotkaniem było to z Hindusem. Z wielkim szacunkiem podziękował mi za modlitwę i odmówił błogosławieństwa. Ale rozmawialiśmy o jego obecnej sytuacji i na odchodne powiedział mi, że zaprasza mnie do siebie na kawę, byśmy mogli jeszcze bardziej szczegółowo porozmawiać o różnych sprawach. Od razu przypomniała mi się moja podróż do Indii i ich przepyszna kawa i herbata z mlekiem. Najważniejszym jednak przypadkiem był ten, kiedy do mieszkania wpuścił mnie muzułmanin, samotnie mieszkający w Polsce od kilku lat. Przyjechał do nas z Syrii za pracą, ponieważ w tamtym momencie toczyły się w jego kraju tragiczne działania wojenne. Ów człowiek był tym bardzo przejęty i martwił się o swoich bliskich. Od razu zaproponowałem mu modlitwę. Powiedziałem mu, żeby on modlił się po swojemu do Boga, a ja po swojemu, równocześnie. Zgodził się na to. Kiedy zaczęliśmy się modlić, prosiłem jedynego Boga, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, którego wyznają też muzułmanie, aby zesłał pokój na Syrię i udzielił pokoju i błogosławieństwa temu człowiekowi. Byliśmy obaj bardzo przejęci tą modlitwą i bardzo szczęśliwi. Niech Bóg będzie w tym uwielbiony. Drogi pamiętniku, po wyjściu z tego bloku pełnego obcokrajowców i Polaków przyszedł mi na myśl psalm, którego tekst brzmi następująco. Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo Jego łaskawość nad nami potężna, a wierność Pana trwa na wieki.